Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest teolog Dariusz Pawlak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witam Państwa serdecznie. Kolega z dawnych lat, jeszcze z uczelni, stąd jesteśmy na ty. To o tym od czasu do czasu przypominam, bo w programach nie powinno w zasadzie mówić się na ty do gościa. No i tak, zaprosiłem pana Pawlaka, żeby mi udzielił konsultacji co do religijności jednej osoby. Na razie nie będę zdradzał, co to za osoba, tylko podam kilka wstępnych informacji. Znaczy, z tego co wiadomo, ten mężczyzna był dłuższy czas świeckim szafarzem. Może ja zbierę te wszystkie takie podstawowe informacje. Poza tym należał do wspólnoty, w której mszę świętą nazywa się Eucharystią, to znaczy nie mówi się o mszy świętej, mówi się o Eucharystii. I w trakcie tej Eucharystii organizowanej dla tej wspólnoty, czy przez tą wspólnotę, ma miejsce modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i wylanie darów Ducha Świętego. No co ty na to? Na temat religijności tego mężczyzny. Po pierwsze, no, ja nie uznaję świeckich szafarzy, tak? To jest pierwsza podstawowa sprawa, którą chciał tutaj poruszyć. To nie tylko ty nie uznajesz. No tak, oczywiście. No, ja, pytasz mnie o konsultację, no to mówię, że ja po prostu nie uznaję, jak również oczywiście wielu i księży, i katolików. Dlaczego? Dlatego, że tutaj następuje zatarcie tego, co przyrodzone z tym, co nadprzyrodzone. Pamiętajmy, że jedną z bardzo ważnych elementów jest odróżnienie tego, co sakralne, od tego, co świeckie. I ksiądz katolicki jest wyjęty z tego, co świeckie, po to, żeby właśnie mógł działać i sprawować sakramenty w tej przestrzeni sakralnej. I teraz tak naprawdę to, jeśli chodzi o dotykanie w ogóle naczyń liturgicznych, wszystkiego, co jest związane z sakrum, a już nie mówiąc oczywiście o ciele i krwi Pana Jezusa, to może to zrobić tylko ten, kto ma konsekrowane ręce. Dlatego ten element świeckich szafarzy dla mnie po prostu jest jakąś kompletną aberracją. I mówię, tutaj następuje bardzo niebezpieczna sytuacja zatarcia tego, co świeckie z tym, co święta. Druga rzecz, jeśli chodzi o modlitwę o uzdrowienia i tak dalej, no to wiadomo. Ale moment. Jeszcze zatrzymajmy się przy tych szafarzach, bo generalnie mówi się we wszystkich środowiskach tradycyjnych, trydenckich, no, że jeżeli ktoś jest szafarzem lub ktoś przyjmuje komunię świętą od szafarza, no to to jest modernista i to nie taki umiarkowany, tylko jeszcze głęboki modernista. Głęboki modernista. Bardzo głęboki modernista, oczywiście. Nazywanie mszy świętej Eucharystią, to już robił ruch Światło Życie. No nie, no to też jest po prostu, no to jest ten współczesny nurt, który zaciera kompletnie istotę mszy świętej, która jest przede wszystkim pamiątką i realnie sprawowaną ofiarą, którą Jezus, Pan Jezus składa na ołtarzu w sposób bezkrwawy, ale jest bardzo wyraźnie nawiązanie do Wielkiego Piątku. Jesteśmy w momencie, kiedy Pan Jezus składa ofiarę Ojcu, przebłaganą ofiarę za nasze grzechy, i to jest podstawowa treść tego, co stanowi o mszy świętej. Eucharystia z kolei, no to jest ten element dziękczynienia, prawda, za to, czego dokonał Pan Jezus. I oczywiście jest w tym również ten element na mszy świętej, ale główną rzeczą jest ofiara. I tego nie wolno w jakikolwiek sposób lekceważyć i temu zaprzeczać.
bo jeżeli zaciemniać, bo jeżeli mamy sytuację taką, że proszę Państwa, to jest Eucharystia, czyli nasze dziękczynienie tylko, to co tak naprawdę jest przedmiotem kultu? Przedmiotem kultu staje się nasze dziękczynienie, czyli my sami stajemy się przedmiotem kultu, a nie Bóg. No tak, ale Eucharystia to też, jak się używa terminu Eucharystia, to jest związane, znaczy to jest uczta, nie? I to jest związane z tym posoborowym procedurą, że stawia się stół na tam, gdzie był ołtarz. Tak, ołtarz zostaje zamieniony stołem. W nowych kościołach już nie ma w ogóle ołtarza, albo jest w bocznej gdzieś kaplicy. No i teraz po jednej stronie z tego stołu stoi ksiądz, a po drugiej stronie tego stołu siedzą wierni, więc tak jakby wszyscy razem byli przy stole i dokonywała się uczta. Tak, no to jest zawężenie mszy świętej tylko i wyłącznie do Wielkiego Czwartku. Wielki Piątek zupełnie tutaj zostaje pominięty, schodzi na, jeżeli w ogóle jeszcze jest, to schodzi na plan dalszy. Mamy no sytuację po prostu zwykłej uczty. I teraz jeżeli to jest tak, no to konsekwencje tego są potężne, dlatego że tak, po pierwsze, jeżeli kapłan jest tym, który przewodniczy w tej uczcie, no to potrzebuje tych ucztujących. Czy inaczej mówiąc, na przykład właśnie te ciche msze święte w ogóle jakby tutaj tracą swoją istotę, bo wiemy o tym, że ksiądz, wystarczy jeden ksiądz, tak, żeby spożył ofiarę Chrystusa i msza święta jest ważna, nie potrzebuje do tego, że tak powiem, wiernych. Natomiast tu w tym momencie, kiedy to jest uczta, no to muszą być wierni i tutaj ten właśnie element, o którym myśmy kiedyś już mówili o koncelebrze, on tutaj jakby zaczyna mieć uzasadnienie, prawda? Natomiast to jest jeszcze ten element związany z tym, że po prostu to jest cofnięcie się do pewnej tradycji izraelskiej, gdzie, no rzeczywiście, żydowskiej, trzeba tak od razu powiedzieć, tak, żydowskiej, gdzie no ta uczta jakby była tą rzeczą najważniejszą, szczególnie wtedy, kiedy nie było świątyni i była tylko i wyłącznie ta modlitwa synagogalna. I wtedy ten element uczty, on został bardzo mocno wtedy jakby wyjęty na piedestał. A z czym ci się kojarzy modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie? Nie, no to mi się w ogóle kojarzy z pentekostalnym ruchem, który jest typowo protestancki, który tak naprawdę powoduje niszczenie kościoła od wewnątrz, kościoła katolickiego, naszej całej duchowości katolickiej. I tak naprawdę no to po prostu tylko i wyłącznie już wchodzimy w taki bardzo głęboki protestantyzm. Natomiast no, wylanie darów Ducha Świętego to następuje przy bierzmowaniu. Ile razy można wylać dary Ducha Świętego? Nie, no, tylko raz w pewnym sensie, bo to jest ten sakrament, który raz jest udzielany w życiu. Natomiast pamiętajmy, że przy każdym sakramencie oczywiście jest obecny Duch Święty, bo to mocą Ducha Świętego następuje sakramentalność. No i tak, ta wspólnota, o której mówimy, to jest zasadniczym jej celem, stanowi ofiarowanie aktem zawierzenia siemianowickich parafii oraz miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu Sercu Maryi. I teraz już wiemy, o kogo chodzi. Chodzi o pana prezydenta Rafała Piecha. No i ja tutaj sięgnę po jeden materiał, bo jakby nie mamy czasu i to jeszcze można powiedzieć z wrogiej strony, bo znalazłem go na portalu na temat.pl, czyli tam LIS jest jego właścicielem. No ale z tego portalu wynika, że pan prezydent Rafał Piech jest bardzo maryjny, bardzo pobożny. Rafał Piech jest osobą mocno wierzącą i nigdy tego nie ukrywał. W Siemianowicach Śląskich jest to fakt powszechnie znany od dawna. Na razie Rafał Piech przykuł wzrok mediów ogólnopolskich i całej rzeszy internautów. Z innego powodu to on 3 lata temu zawierzył miasto Maryi i ostatnio pochwalił się tym, jak dobrym Matka Boska jest menadżerem. Powiedzieć, że jego słowa wywołały burzę, to chyba za mało. Prezydent wypowiedział te słowa w lipcu w Niepokalanowie, w zeszłym roku czy 2 lata temu, podczas spotkania Oddaj się Maryi. I tu cytaty z niego. Mieszkańcy pytają się mnie, skąd biorę na to pieniądze, że tyle rzeczy udało się zrobić i to w ciągu 4 lat. Myślę, że to wszystko działanie Matki Bożej i Jezusa. Chodziło o wsparcie duchowe Pana Boga, Matki Najświętszej, które ja czuję wewnętrznie, modląc się i prosząc o pewne łaski, wsparcie ze strony nieba, tłumaczy Rafał Piech.
Rafał, codziennie przed pracą o godzinie 7 rano Rafał Piech co prawda uczestniczy we mszy świętej w swoim kościele, ale w pracy nigdy się z wiarą nie obnosi. Gdy zachorowała jedna z pracownic, pojechał z żoną do kościoła, by się za nią modlić, ale nikt o tym nie wiedział. Bardzo szybko okazało się, to kolejny fragment, że moc Maryi dała o sobie znać. Prezydent jest o tym przekonany. Katolickie media już jakiś czas temu rozpisywały się, że dzięki niej uratowano szpital przed zamknięciem, w mieście spadło bezrobocie, a także pojawiły się rekordowe inwestycje. To owoce zawierzenia Siemianowic Śląskich i mieszkańców niepokalanemu sercu Maryi, wymieniał nasz dziennik w artykule pod tytułem Miasto Maryi. Siemianowice Śląskie miały stać się dowodem na to, że wiara faktycznie czyni cuda. Może wystarczy. No i teraz, jak to byś skomentował? No to jest, tu widzimy piękną duchowość katolicką, prawda? Zupełnie jakby nie licowała z tym, co powiedziałaś na samym początku. I to jest tylko i wyłącznie dowód na to, jak posoborowie, jak Sobór Watykański II, posoborowie i Novus Ordo, no powodują jedno, że powodują potworne zamieszanie wśród duchowości katolickiej. Mi się wydaje, że tutaj trzeba to skomentować w ten sposób, że ponieważ jest to młody człowiek jeszcze, stosunkowo młody człowiek i trzyma się Maryi, pobożności Maryi, więc myślę, że ta droga do nawrócenia będzie dość prosta i łatwa. Mam taką nadzieję i mogę nawet za coś modlić. Bo tu z tego, co przeczytałeś w tej drugiej części, no to naprawdę szkoda byłoby takiej duchowości katolickiej, żeby ona gdzieś się rozpływała w jakimś protestantyzmie. I to oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie to nie jest z jego winy, tylko po prostu z tej całej otoczki duchowości, którą dzisiaj mamy, która jest właśnie tą duchowością modernistyczną i która po prostu wynika z tego ducha posoborowego i rozkłada takie duchowości, no, które po prostu no, w tym momencie no, trzeba tylko i wyłącznie powiedzieć, no, że są na dobrej drodze do tego, żeby być katolickie. Wszystko? Myślę, że tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.